No cześć moi drodzy, witam was. Marcin, będziesz zaskoczony, zanim wrzucę wam jakieś filmy z podróży do Corwali i Devon, ogólnie południa Anglii, to pomyślałem, że wrzucę wam taką krótką audycję, nagram wam taką krótką audycję, nagranie, a bardziej to chciałbym, żeby to był dialog. Interesuje mnie wasza opinia na ten temat, o czym wspomnę. Znaczy zawsze interesuje mnie wasza opinia. Co do tego nie ma wątpliwości, ale teraz generalnie jest taki temat właśnie, o którym bym chciał porozmawiać z wami. Chciałbym, żeby to był dialog tak naprawdę. Słuchajcie, co sądzicie ogólnie o rzekomo odwiedzającym nas obiektach zwanych UFO, Unidentified Flying Object z angielskiego. Słuchajcie, pewnie w ostatnich latach zauważyliście, że sporo pojawiło się takich doniesień, nawet Pentagon publikował filmy, gdzie ponoć amerykańscy piloci podczas lotów rutynowych czy też nierutynowych spotykali właśnie na swojej drodze jakieś tajemnicze, niezidentyfikowane obiekty. I generalnie media też na całym świecie i prasa na całym świecie o tym od wielu lat generalnie ujawnia się takie informacje. No to jest ciekawe, tak? To jest ciekawe. To nie znaczy, że od razu mamy się rzucić na te informacje jak hieny i je zdementować, lub odwrotnie, rzucić się na te informacje i po prostu ślepo w to wierzyć. No dla mnie osobiście, ja tutaj nie chcę się zagłębiać w politykę, ponieważ tak jak wspomniałem, ten kanał raczej nie ma charakteru politycznego. Ja generalnie tematów politycznych unikam. Ale jak będzie trzeba, to coś się nagra, to coś się pogada na ten temat. No ja osobiście, tak jak już tu chyba wspomniałem w pierwszym odcinku, ja osobiście nie za bardzo daję wiarę tym rzekomym faktom ujawnianym właśnie przez Pentagon, przez rząd amerykański. Jest to dla mnie dość takie podejrzane i ja tutaj nie chcę oceniać polityki amerykańskiej i ich zamiarów, ale mi to tak troszkę pachnie taką albo prowokacją względem innego kraju, coś w rodzaju zimnej wojny, albo po prostu zasłoną, kurtyną, która ma za zadanie jakby zasłonić coś, przykryć coś innego, coś faktycznie prawdziwego. Co mam na myśli? Jakaś nowoczesna broń testowana przez wojsko amerykańskie, przez rząd amerykański. Nowoczesna broń, która musi być testowana w powietrzu, że tak się wyrażę, więc automatycznie przy dzisiejszym rozwoju technologii, jeżeli coś testujemy w powietrzu, jakieś, nie wiem, nowoczesne samoloty, drony czy cokolwiek, no to ciężko jest pozostać niezauważanym przez satelity, przez inne kraje, przez jakieś wywiady wojska innych krajów. Dlatego najlepiej, żeby się zasłonić, żeby udawać, że nic nie robimy, to wydaje mi się, że dobrą metodą byłoby powiedzenie światu, że właśnie odwiedzają nas kosmici, właśnie te niezidentyfikowane obiekty latające. No ja bym się skłaniał do tej teorii. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim jest zbyt dużo tych informacji w ostatnich latach jest i nagle to nie pojawiło się tak stopniowo, tylko to pojawiło się dość nagle. Dość nagle te informacje się pojawiły. No generalnie możecie mi zarzucić, że przecież ludzie w latach już 50., 40., 60. raportowali jakieś zjawiska na niebie typu światła i tak dalej. Czy tam rozbicie się rzekomego statku kosmicznego w Roswell w 1947 roku. No tak naprawdę on się nie rozbił w Roswell, ale to jest inna historia. No a poza tym kolejnym faktem, który ja biorę pod uwagę, może faktem, raczej
takim logicznym rozumowaniem, który ja biorę pod uwagę, to jest to, że zaawansowana cywilizacja, zaawansowana technologicznie cywilizacja, moim zdaniem, nie robiłaby po prostu takich wtop, żeby przeciętny człowiek mógł ich zobaczyć, nie robiłaby takich wtop, żeby się rozbijać gdzieś na naszej planecie, bo cywilizacja, która by dotarła do naszej planety, to musiałaby dotrzeć z odległych rejonów Układu Słonecznego albo poza Układem Słonecznym, więc aby dotarła tu w stosunkowo krótkim czasie, musi mieć tak zaawansowaną technologię, że albo robi jakieś skoki w czasie i przestrzeni, albo porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości światła lub nawet z prędkością światła, albo korzysta z zakrzywienia czasoprzestrzeni, więc cywilizacja o tak zaawansowanym stopniu, nie wierzę, że byłaby w cudzysłowie taka głupia, żeby robiła takie wtopy, jak rozbicie się na naszej planecie, jak ujawnienie się przypadkowym ludziom. Tak zaawansowana cywilizacja na pewno zna prawa fizyki, których my jeszcze nie znamy. Być może potrafi ją naginać prawa fizyki i tak naprawdę nam raczej wydawaliby się niemalże boscy. Dlatego nie wierzę, że przylatywałyby do nas statki kosmiczne cywilizacji zaawansowanej, ale niewiele bardziej zaawansowanej. Niewiele bardziej zaawansowanej, bo skoro się nam ujawniają i są w stanie się rozbić na naszej planecie, czyli nie są w stanie jakby przeciwdziałać naszej grawitacji, to znaczy, że nie jest dużo bardziej zaawansowana. Skoro nie jest dużo bardziej zaawansowana, to na pewno nie osiąga prędkości kosmicznych rzędu prędkości światła, czy na pewno nie wykonuje jakichś skoków z czasoprzestrzennych. W związku z tym musieliby lecieć do naszej planety tysiące, o ile nie miliony lat świetlnych, gdzieś tam z odległych rejonów galaktyki, a nawet ludzkość jeszcze tyle nie istnieje, bo teoretycznie Homo sapiens gdzieś mniej więcej od 200 tysięcy lat chodzi po tej Ziemi, więc rozumiecie, co wam chcę powiedzieć. Uważam, że to jest jakiś rodzaj manipulacji właśnie z tymi rzekomymi faktami UFO. I coś to ma to znaczenie prawdopodobnie wojskowo-polityczne, może po prostu zmylić ma przeciwnika, a może ma zmylić nawet nas, przeciętnych ludzi, że tak powiem w cudzysłowie. Być może rozwój technologii jest już tak szybki na Ziemi, że jakby rządy nie chcą ludziom pokazywać tej najnowszej technologii przez to, żeby nie wiem, nie wywołać jakiegoś szoku wśród ludzi, albo może pokazanie takiej najnowszej, niesamowitej technologii spowodowałoby, że każdy chciałby ją mieć i w ten sposób mogłoby dochodzić do konfliktów zbrojnych w celu jakby uzyskania dostępu do tej technologii. No takie jest moje zdanie. No moje zdanie jest takie, że UFO nas nie odwiedza, ale to nie znaczy, że nas nie obserwuje. Tylko ja uważam, że istnieje życie pozaziemskie, o tym już nagrałem odcinek, ale nie pokazują się nas. Jeżeli nas w jakiś sposób kontrolują, monitorują, to robią to z bezpiecznej odległości, takiej odległości, z jakiej my nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć nawet przez nasze sondy, ale oni nas doskonale widzą i słyszą, bo ich technologia na to pozwala. Także takie jest moje zdanie, ale teraz chciałbym wiedzieć, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Bardzo was proszę o włączenie się do dialogu, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy opinii innych ludzi. No sam na tej podstawie też chcę jakby pogłębiać swoją wiedzę, bo może wśród was jest ktoś, kto ma jakby bardziej zaawansowaną wiedzę na ten temat i będzie się chciał tą wiedzą właśnie podzielić. No dobrze, dziękuję moi drodzy, ta audycja właśnie miała mieć około 10 minut, więc widzę, że już jest prawie 10 minut. No i myślę, że już następny film to będzie właśnie już dotyczył innych tematów podróżniczych, bo tak jak mówiłem, jedziemy na wakacje w podróż do Korwali. Będzie fajnie, będzie co zobaczyć. No to dziękuję moi drodzy, trzymajcie się, pa.